Turecki czołg Altaj, opis, dane techniczne i ciekawostki czyli zbudowany przez Turków czołg podstawowy, którego proces projektowania rozpoczął się w roku 2008. Produkcja, oczywiście prototypów, ruszyła pod koniec 2018 roku, a już w tym roku, czyli w roku 2023, mają pojawić się pierwsze seryjne egzemplarze, chociaż tu należy zaznaczyć, że nie będą to jeszcze czołgi docelowe nie taki silnik, nie taka transmisja. Ogólnie można powiedzieć, że to są takie czołgi wdrożeniowe. W pracach nad Altajem brało udział bardzo dużo firm, głównie tureckich, czyli na przykład Otokar, BMC, Automotive, Aselsan, ale też co ważne firmy południowo-koreańskich, ponieważ czołg Altaj jest w dużej mierze w dużej mierze bazuje na czołgu południowo-koreańskim, czyli na czołgu K2 Black Panther. Czyli na tym czołgu, którego kupujemy. I tutaj Samiank, Komtech, Hyundai Rotem, Hyundai Via i wiele innych firm południowo-koreańskich brało udział i bierze udział w projekcie tureckiego czołgu Altaj. Musimy pamiętać, że wybudowanie nowoczesnego czołgu to bardzo ciężki proces, zwłaszcza w państwie, które do tej pory takich czołgów nie budowało. I o ile Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone są w stanie taki czołg wybudować, czy nawet Japonia, to Turcja czy nawet Południowa Korea ma z tym duże problemy. Właśnie dlatego Turcy postanowili współpracować z Południową Koreą, która no, kilka lat wcześniej rozpoczęła swoje starania, żeby na przykład zbudować odpowiedni silnik do czołgu, co trwało bardzo długo. Ale Wróćmy do Altaja i do jego wielkości. Długość wraz z lufą armaty to 10 m30 cm, długość kadłuba to 7 m30 cm, szerokość 3 m90 cm, wysokość 2 m cm. Natomiast masa wynosi około 65 ton. I jest to oczywiście masa normalna, jeśli chodzi o takie nowoczesne zachodnie konstrukcje. Tutaj przyjmijmy na rzecz tego materiału, że Turcja należy do zachodu, że Czołg waży 65 i więcej ton. Najnowsze wersje Abramsów, Leopardów, dwójek oraz najnowsze Challengery też mają ważyć właśnie w tych granicach. Za napęd odpowiada 1500-konny silnik Hyundai Dusan Infracor DV27K, czyli silnik południowo-koreański, co wynika oczywiście z gigantycznych trudności w opracowaniu własnej konstrukcji. Trzeba pamiętać, że ten południowo-koreański silnik też Powstawał w Trudach, Znojach, no i jeszcze do końca nie wiemy, czy już jest tak dobry, jak powinien być. Miejmy nadzieję, że tak. On ma trafić do naszych K2. I ten silnik, ten Hyundai Duson, trafi do 100-251 sztuk Altaja. Ponieważ docelowo za napęd ma odpowiadać rodzima turecka konstrukcja. BMC Power Batu V12. Też o mocy 1500 koni mechanicznych, chociaż początkowo Turcy chcieli silnik mocniejszy, o większej ilości koni mechanicznych, o większych możliwościach, jeśli chodzi o osiąganą moc. Tutaj taka ciekawostka, na początku chciano zastosować silnik MTU. No ale kiedy Turcja zaczęła brać udział w konflikcie w Syrii, no wtedy Niemcy nałożyli ograniczenia no i z tej współpracy. Nic. Dlatego silnik na początku będzie kupowany z południowej Korei, a docelowym silnikiem jest rodzima konstrukcja. I to tylko pokazuje, że stworzenie odpowiedniego silnika z odpowiednią mocą i wytrzymałością jest czymś bardzo, bardzo trudnym. Weźmy Rosjan, którzy nie są w stanie do tej pory opracować silnika o mocy 1500 koni mechanicznych spełniającego warunki Odpowiedniej wytrzymałości, żywotności, i tutaj Turcy też mają gigantyczne problemy. Już nie będę wspominał, że mieliśmy fabrykę, która produkowała silniki ponad 1000 konne i byliśmy w stanie je produkować. No ale tutaj nie będziemy o tym mówić, szkoda gadać. Jeśli chodzi o osiągi, to Altaj i z silnikiem południowo-koreańskim, i z silnikiem własnym tureckim ma osiągać 65 km na godzinę na drodze utwardzonej. W ciężkich warunkach mówi się, że ma osiągać 45 km w terenie. Oczywiście jest to wartość przybliżona. Im trudniejszy teren, tym ta prędkość spada. Zasięg ma wynosić około 450 km. Oczywiście na drodze utwardzonej, w terenie może spaść dwu-trzykrotnie. Pamiętajmy, że czołgi w ciężkim terenie potrafią spalać blisko 1000 litrów paliwa. Na każde pokonane 100 km. Załoga składa się z czterech osób. Dowódca kierowca działa nowy ładowniczy, więc w przeciwieństwie do K2 nie ma automatu ładującego. I w przeciwieństwie do K2 Altaj ma 7, kół, 7 parku, tak jak miał mieć nasz K2PL, o nim też porozmawiamy w przyszłym tygodniu jeśli wyzdrowieje, niestety jakoś nie chce przejść. W ogóle ta współpraca z Koreą, z Koreą Południową rozpoczęła się, ponieważ Turcy mieli gigantyczne problemy. I z silnikiem, i z transmisją, i z wieloma innymi rzeczami. Czołg, nowoczesny czołg to bardzo skomplikowana rzecz. PZL Wola, pamiętamy. Armata to 120mm armata bazująca na licencji z armaty CN08-120 z czołgu K2. Tutaj wiele rzeczy pochodzi właśnie z kadwójki. I kilka lat temu no głośno było, dużo się mówiło o tym, że może naszym czołgiem przyszłości będzie turecki Altaj. No ale nie wzięliśmy Altaja z wielu powodów bardzo ważnych powodów. No ale mamy czołg właściwie bardzo do niego. Oczywiście to armata, która ma współpracować z AMO NATO. Nie powiedziałem, już poszłem dalej. Zapas AMO wynosi 40 sztuk. I mają być one przechowywane w specjalnej komorze, co ma zabezpieczać załogę przed wybuchem. Przed tym, że kiedy dojdzie do porażenia, do penetracji kadłuba i wieży, no ta załoga ma większe szanse na przeżycie. Armata ta ma 55 kalibrów. Powtórzę moją śpiewkę, którą zawsze mówię. Oznacza to, że długość lufy to 55 razy kaliber armaty, czyli w tym przypadku 55 razy 120 mm. Dodatkowo Altaj posiada st zdalnie sterowane stanowisko, również wyposażone we własne przyrządy obserwacyjne. I może tam być zamontowany wielkokalibrowy KM 12,7 mm albo zwykły 7,62, czy też granatnik automatyczny albo działko 40 mm. Przyrządy obserwacyjne SKO to też produkty koreańsko-tureckie. Pamiętajmy, że te przyrządy obserwacyjne SKO odgrywa bardzo dużą rolę. No Im dalej widzimy, szybciej możemy rozpoznać zagrożenie, zanim zrobi to przeciwnik, i oczywiście zwalczać to zagrożenie, tym lepiej. Jeśli chodzi o opancerzenie, to tutaj dużo nie wiemy. No, zbyt dużo jeszcze nie dotarło. Pamiętajmy, że ten czołg jest nadal w fazie testu. Ale ponieważ to opancerzenie też jest takim projektem turecko-koreańskim. Tutaj należy zaznaczyć, że masa jest większa niż w przypadku czołgu koreańskiego. 60, około 65 ton masy daje takie, pozwala nam sądzić, że opancerzenie jest lepsze niż w k że więcej po prostu masy poświęcono na opancerzenie. Turcy jednak nie mogą sobie pozwolić, żeby tak jak Południowa Korea, opancerzenie w ich czołgu było tylko w takie bardzo dobre było tylko z przodu. W części tej przedniej półsfery. Miejmy nadzieję, że te 180 naszych kadłubów w przyszłości zostanie dopancerzonych, a kolejne czołgi, jakie do nas dotrą i te, które mamy produkować, miejmy nadzieję, że w jak największym zakresie wczoraj pojawił się o tym materiał zapraszam to będą dopancerzone. To jednak inne warunki, i każdy jednak dodatkowy pancerz to większa szansa na przeżycie czołgu. Tu jednak inna filozofia przyświeca Turkom, a inna przyświecała południowo-koreańczykom. Do tego poza opancerzeniem, które ma być na światowym poziomie i ma odpowiadać opancerzeniu np. stosowanemu w tych najnowszych wersjach Leopardów czy też Abrams, Altaj ma posiadać systemy obronne typu soft i hard, czyli pasywne, ostrzegające np. Op o promieniowaniu wiązkom lasera, pozwalające wystrzelić np. granaty dymne ale też system mający zwalczać nadlatujące pociski, co jak pokazuje Izrael i systemy trofi, które zamontowane są na merka, jest bardzo skuteczne. Tutaj przypomnę, że te pepeki, które i to nowoczesne pepeki, które stosowano przeciwko Merkawom były w 100% przechwytywane, czyli te tak głośno rozgłaszane Pepeki z lekką piechotą, które miały wykończyć czołgi, w przypadku Izraela i ich merkaw, spowodowały, że nic się nie działo. Po prostu te aktywne systemy ochrony, obrony są na tyle skuteczne, że będą chronić przed PPK. No, i tutaj ruch teraz producentów pepeków, żeby te systemy obronne Ciągły wyścig, miecz i pancerz. Dodatkowo Altaj jest wzmocniony przeciwko minom i idk Tutaj jednak Turcy uważają, że te zagrożenia są bardzo groźne. Oczywiście system przeciwpożarowy, chroniący przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, norma. To już w czołgach jest coś normalnego. Jeszcze raz o powerpacku i przekładni. I decyzji o tym, że zdecydowano się na współpracę z Koreą. I do tego i to, i to ma na początku być właśnie z Korei. Jeszcze raz trzeba podkreślić, że to są bardzo ważne elementy i to one powodowały, że to wprowadzenie Altaja się przedłużyło. Gdyby Turcy byli w stanie opracować powerpacka i transmisję, przeniesienie napędu, Altaj najprawdopodobniej już kilka lat temu mógłby być wdrożony do produkcji. Przynajmniej w produkcji tej przedseryjnej, a obecnie ta produkcja seryjna już by trwała. Jeśli chodzi o Zamawiających. Turcy zamierzają kupić tysiąc altajów w czterech transzach. Dopiero ta druga transza ma być prawie docelową. Jednak każda z tych transz ma być unowocześniana, ma być ulepszana. Podobnie miejmy nadzieję jak nasza kadwójka. Pierwsze 180 sztuk takie jak produkują dla siebie Koreańczycy. Kolejne miejmy nadzieję, że już to będą jednak kadwójki lepiej opancerzone i te 180 sztuk też zostanie dopancerzone, a te K2 które już mają powstawać u nas miejmy nadzieję, że już to będzie K2PL pełną gębą Altajem były zainteresowane Indie Katar, prawdopodobnie ten czołg trafi również do innych państw, które nie mogą sobie pozwolić na przykład na Abramsy, Leopardy a czołgi z Turcji jak najbardziej będą u nich mile widziane tutaj oczywiście lekką przeszkodą może być cena ponieważ jednak opracowanie nowoczesnego czołgu i zakup tego czołgu to duża kwota jednak tu musimy zaznaczyć że duża część tej kwoty oczywiście zostanie w Turcji jeśli coś produkuje zatrudniamy własnych pracowników odprowadzamy podatki to ten koszt w rzeczywistości realny koszt jest o wiele niższy niż kiedy kupujemy coś z zewnątrz tutaj turcy jednak bardzo mądrze stawiają na rodzime rozwiązania Oczywiście natrafiają na gigantyczną ilość problemów, no ale tak to bywa. I na pewno ten czołg zostanie zakupiony w tych tysiącu egzemplarzach dla sił własnych, dla tureckich sił, ale na pewno trafi też w dużej liczbie do państw zewnętrznych, do państw, które no, nie mają zbyt dużego wyboru, a nowoczesny czołg turecki będzie dla nich czymś bardzo fajnym. Tutaj należy zaznaczyć, że te wszystkie technologie PowerPacka, SKO, Armaty wszystkiego zostanie w Turcji. I opracowanie, na przykład, kolejnego czołgu będzie już o wiele łatwiejsze niż opracowanie tego pierwszego. Szkoda, że u nas to nie może wyjść, zwłaszcza, że mamy zamiar kupić, no kupujemy prawie 1400 czołgów. No ale taki jest problem, że ludzi niejako przeraża to, że na przykład będziemy opracowywać własny czołg 15 lat pochłonie to gigantyczne No ale się nie liczy, że to wszystko zostanie u nas. No i będziemy troszkę bardziej uniezależnieni od innych. Ale to jest odrębny film. Altaj będzie po prostu czołgiem podstawowym nowoczesnym, nie jakimś cudownym. Nie jest to czołg kolejnej generacji, ale jest to czołg, który będzie czołgiem na tyle dobrym, no my w końcu kupujemy K2, które będą mu nas służyć najprawdopodobniej do 2050 roku i będą mieć swój czołg odpowiadający temu, co kupujemy my obecnie. Tutaj jeszcze produkcja K2 musi w jak największym, w największej ilości być w Polsce. PowerPack musi powstawać w Polsce. Musimy uzyskać licencję. Wróćmy do Altaja. Nowoczesny czołg który zmaga się z wieloma problemami. Teraz pojawią się kolejne problemy, problemy wieku dziecięcego. I trzeba pamiętać, że te pierwsze, ta pierwsza seria no nie będzie jeszcze tak dobra, najprawdopodobniej jak chcą tego Turcy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.